Na dzisiejsze wędkowanie zapatrzyłem się w wędkę Cresta Sniper Method Power Feeder 330 z ciężarem wyrzutu do 75 gramów. Jest to wędka o długości 3 m 30 cm. Moim zdaniem idealna na tego typu łowiska. Bardzo dobrze ładuje się w trakcie wyrzutów. Dzięki temu, że pracuje na takim długim odcinku i ma 14 przelotek, to stawia rybie wysnuwającej skowrotka bardzo duży opór. W związku z tym bardzo dobrze amortyzuje jej wszystkie zrywy i ucieczki. Dzięki takiej pracy blanko hamulec skowrotka jest angażowany w minimalnym stopniu. Żółka nie jeździ ze szpuli tam i z powrotem, co w dużym stopniu zapobiega jej skręcaniu się. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt. Mamy piankę EWA, ciepłą, miękką. Mamy elegancki korek i znów pianka. Wędka bardzo dobrze leży w ręku. Kałowrotek Cresta Solid 4000 SX. Mieści 175 metrów, żółki 0,23. Ja tutaj łowię akurat na żółkę 0,25, której na tę szpulę weszło 150 metrów. Sama szpula jest płytka, dzięki czemu bardzo łatwo jest osiągać dalekie odległości rzutu. Podczas prób zacinania z obiektem statycznym nigdy nie było ani razu opóźnienia w starcie hamulca. Zawsze startował idealnie, oddawał żółkę tak jak powinien. Położenie tego kołowrotka to jest 6:0:1. Na jeden obrót korbki przypada 6 obrotów rotora. Dzięki tak dużemu przełożeniu bardzo łatwo jest ściągać koszyczki z dużej odległości. Reasumując, mam tutaj w ręku narzędzie do łowienia daleko, celnie, szybko i precyzyjnie. Idzie ładna ryba. No, dzieje się, na powierzchni już widać. Bym cię, Robercie, poprosił o większy podbierak. Zaraz zobaczymy, na spokojnie. Jakiś czas się pokazuje na powierzchni, robi spory kocioł. Spodziewam się, że to będzie karp. Ale pewności nie ma. Co to może być? No bo w Robercie o podbierak bym cię poprosił. Już mam podbieraczek. Karp to chyba nie... Nie, jakiś ładny karaś chyba jest, wiesz? Albo karpik. Albo nieduży karpik. Jeszcze nie teraz. Jeszcze raz przyjdzie. Masz? Mamy go. Dobra, wolałem go holować na długie rzutce. Przy brzegu. Mamy wspaniaka. Dobra, prosiłbym cię o przygotowanie maty. Ja tu złapię za obręcz. Dobrze, trzymaj go, Marcin. Trzymam za obręcz. Ty byś ty co na mnie poszła. Przytrzymaj go chwilkę. Ja matę przyniosę. Na takiej grubej kołderce nic się robi, nie ma prawa stać. Trudno złapać taką grubą kluskę już. No, nie wie, co się dzieje. Ułomiony troszkę jest, ale pracuje jak ona, więc wszystko jest okej. Okay.